Kochani drodzy słuchacze, i dzisiaj hymnem narodowym rozpoczęliśmy naszą audycję, gdyż w kalendarzu mamy 11 listopada i dzisiaj przypada 99. rocznica odzyskania niepodległości. I witają Państwa w studiu Ewa Karlik i Artur Żak oraz Maria Pysz przy mikrofonie, a przy konsolecie Wasyl Czuczman i Karina Wysoczańska. Drodzy Państwo, dzisiaj dzień ma być przepiękny, dlatego że nasz kraj świętuje niepodległość, odzyskaną po 123 latach niewoli. Dla niektórych było to jeszcze więcej lat, mam na uwadze tutaj niektóre regiony. Popłynie do nas relacja przygotowana przez naszego korespondenta z Rzeszowa, Piotra Sobotę. Kiedy Madziar zaśpiewa nam znów, my zerwowa niech żyram lwów. Wybierasz numer i lądujesz na lwowskiej fali. Telefon w studiu 235-4141. W ten wyjątkowy dla Polski dzień, dzień odzyskania niepodległości, wita Państwa Piotr Sobota. Postanowiłem zrobić Państwu prezent z tej właśnie okazji. W sali Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wręczono nagrody Świadek Historii oraz Krzyże Wolności i Solidarności, których było aż 38. Honorowe wyróżnienie Świadka Historii otrzymała pani Maria Mirecka-Loryś. Gala wręczenia nagród posłużyła mi do paru refleksji dotyczących współczesnej historii Polski, a także jej niepodległości. W mojej relacji nie zabraknie niezałatwionych ważnych lwowskich spraw. Pewnie ta część będzie dla Państwa najważniejsza. Zatem posłuchajmy. Prezes IPN, dr Jarosław Szarek. Panie prezesie, Nagroda Świadek Historii. Jaką wagę IPN przykłada do tych ludzi, którzy zostali dzisiaj uhonorowani? Działalność społeczna tych ludzi, świadectwo ich życia, wielkie bogactwo ich życiorysów nigdy nie zostało zapomniane przez Instytut Pamięci Narodowej. Można wydawać książki, można przygotowywać wystawy. Nigdy takiej siły oddziaływania nie ma się, gdy młodzież spotka się ze świadkiem historii. Wśród osób dzisiaj uhonorowanych dama naszej niepodległości, legenda pani Maria Miłecka, emigracja do końca, do teraz służba Polsce, arcybiskup frankowski, Ewa Kuberna, czyli już to pokolenie najmłodsze czasów Solidarności działają, żeby ta pamięć i te wydarzenia stały się znane nam współczesnym i przekazane następnym pokoleniom. To jest niezwykle ważne, międzypokoleniowa taka więź i ta historia nasza ostatniego stulecia, zwycięska, wspomnienie roku 1918, gdy po 123 latach niewoli, rozepchani przez trzech zaborców, wydobyliśmy się na niepodległość. Ta odzyskana niepodległa trwała tak krótko, ale to był łyk świeżego powietrza, żeby później przetrwać niewolę II wojny światowej i niewolę komunistyczną. Pan Jan Gwizdała z Krakowa, laureat Krzyża Wolności. Niech pan przypomni młodym słuchaczom, jakie to były czasy i za co ta nagroda. Ja nie pojmuję tego w kategoriach nagrody, ponieważ jest to uznanie tego, cośmy robili i czyśmy potrafili się godnie zachować. Solidarność rodziła się w umysłach wszystkich tych, którzy byli niezależni w myślach, poglądach, a przede wszystkim wierze. Potrafili wytrwać i dzięki tej wierze potrafili się zawsze godnie zachować. Świętej pamięci zmarły w 1985 roku Stanisław Mierzwa, wybitny polityk z czasów PSL Stanisława Mikołajczyka, określany historycznie, zwykł zawsze mawiać: panie Janie, niech pan pamięta, godnie się trzeba zawsze zachować. I myślę, że to w latach Solidarności, powstania i walki późniejszej było podstawowym elementem naszej działalności. Przede wszystkim poczucie odwagi, które żeśmy z domu wynieśli, wychowanie rodzicielskie. Tu w tym miejscu jeszcze raz mojej ukochanej mamie chciałem podziękować za niezwykłą, ofiarną odwagę, która potrafiła znosić historię, kiedy przyjeżdżałem z Krakowa z ulotkami, a ona, nie wiedząc co robić, zawsze chowała je, bo się bała przecież najazdu ubek. Takie były czasy, ale tak trzeba się było zachować. Pani poseł Anna Schmidt-Rodziewicz dzisiaj w podwójnej roli, w roli, a właściwie w potrójnej, bo głosu pokolenia, też mojego pokolenia, głosu mamy i głosu posłanki Rzeczpospolitej. Pani poseł, jak to jest znaleźć się w tym miejscu z taką historią? Czekaliśmy bardzo z tatą, z moją
siostrą, która tu dziś nie mogła być na ten dzień, od momentu, od kiedy przyszło zawiadomienie z pytaniem, czy rodzina wyraża zgodę, bo taka jest procedura na rozpoczęcie procedury nadania odznaczenia przez pana prezydenta. To dla mnie też wyjątkowe, ponieważ to odznaczenie mama otrzymała pośmiertnie właśnie od tego prezydenta, od prezydenta Andrzeja Dudy. I dla mnie ogromne przeżycie, dlatego że, tak jak pan redaktor powiedział, głos pokolenia Jana Pawła II, głos pokolenia dzieci Solidarności, głos córki i głos parlamentarzysty, który dzięki takim ludziom, jak ci wszyscy tu zebrani, jak moi rodzice, jak moja świętej pamięci mama, mogą dzisiaj żyć w wolnej Polsce. Jak wyglądało życie córki opozycjonistki? Czym to życie różniło się od życia rówieśników, rówieśniczek? Wtedy jeszcze jako dziecko kilkuletnie, bo nie byłam do końca świadoma tego, co się w domu działo, bo też nie mogłam być tego świadoma. Pamiętam ludzi, którzy tu dziś byli obecni na sali, wdowę po Pawle Niemkiewiczu, synową świętej pamięci Bronisława Niemkiewicza, pana Tomasza Petry, dziś odznaczonego również. To przyjaciele moich rodziców, to ludzie, którzy bywali w naszym domu, którzy przynosili ulotki do naszego domu, do domu, w którym odbywały się spotkania. To częste wizyty moich rodziców na tajnych spotkaniach, w których części z nich uczestniczyłam. Wtedy nie zdawałam sobie sprawy, czemu to służy, co się dzieje. Byłam nieświadomym niczego dzieckiem. Pamiętam łzy szczęścia moich rodziców w 89 roku. Wtedy miałam 11 lat, pierwsze wolne wybory. Wtedy jeszcze nie zdawałam sobie sprawy, ale pamiętam opowieści mamy, która była nauczycielem, całe życie związana ze szkołą, kiedy służba bezpieczeństwa przyjeżdżała, zabierała ją z lekcji na przesłuchania, więc rzeczywiście te represje miały miejsce. Ja wtedy nie miałam świadomości, co dzieje się w moim domu. Tę historię opowiedzieli mi rodzice po wielu latach. Pani urodziła się wtedy, kiedy Rzeczpospolita. Tak, 11 listopada 1978 roku, więc za rok, kiedy będziemy fetować, świętować wielkie wydarzenie, setną rocznicę odzyskania przez państwo niepodległości, ja będę kończyć 40 lat. I gdy pan mówi o tym, czy myśmy się wtedy bali, mieli poczucie międzynarodowego zagrożenia, przecież Wielki Brat funkcjonował na dobrze w Polsce, to oczywiście, że zdawaliśmy sobie sprawę z tego, bo po ulicy na przykład Tarnowa chodzili żołnierze Armii Czerwonej. To było normalne. W pasie przygranicznym oni też funkcjonowali. Oni tu w Polsce byli. Tak, to były lata 80 do 80 bodajże 9. Oni tu w Polsce funkcjonowali. To rząd Olszewskiego się przyczynił do tego, że oni z Polski wyszli. Był ten strach, że nie tylko, że oni się mogą w kraju uaktywnić, ale przecież stali nad granicami. Wspomnę, że na jednym ze spotkań w Krakowie, jak żeśmy na ten temat rozmawiali, ja wielokrotnie go będę przytaczał ze świętej pamięci Mierzwą, to na moje pytanie, mówię, panie mecenasie, co pan sądzi o stanie wojennym, to on mi odpowiedział tak, proszę pana, pan myśli, że Rosjanie od nas odeszli? Oni nie odeszli, oni tu są. Natomiast ja o tym pamiętam i wyście też młodzi powinni pamiętać. Pamiętam, jak 13 grudnia dokładnie to było. Po prowadzeniu stanu wojennego idę do gminy, bo idę na autobus, żeby jechać do Krakowa, dalej prowadzić działalność opozycyjną. I gdy zobaczyłem na rynku w Jaworniku Polskim, pamiętam jak dzisiaj Zomowców, i to byli sąsiedzi. To byli ci, którzy później na mnie donosili, to byli ci, którzy później różne głupie paszkwile wygadywali. Oni chcieli moralnie nas kończyć. No ale myśmy wtedy mieli do wyboru tylko jedną drogę, żeby się nie dać okiwać, żeby się nie dać zastraszyć, a przede wszystkim, żeby wygrać. Ale nie spodziewaliśmy się wtedy, że oni się odważą strzelać, a oni strzelali. Pani poseł, zapraszamy do Lwowa na 11 listopada. Jestem przewodniczącą Komisji Łączności z Polakami za granicą. To pani poseł, mnóstwo pracy przed panią, bo kościoły we Lwowie, pani wie, kościół Marii Magdaleny, sala świętego Antoniego, a także problem pochówków Orląt Lwowski na cmentarzu Janowskim. Nie ma tam upamiętnień. Trzeba by coś z tym zrobić. Tak, rzeczywiście, musimy się zająć tymi sprawami. W tej chwili w centrum troski jest przyspieszenie budowy Domu Polskiego. Prawdopodobnie nie uda się już dotrzymać pierwotnego terminu. No 27 lat to prawie większa połowa pani życia. Tak, dokładnie. Wiele lat trwały starania. Chcemy, żeby ten dom powstał jak najszybciej, żeby ta ostoja Polski stanęła nie tylko w naszych sercach i myślach, ale stanęła naprawdę na terenie Lwowa. Chcę jeszcze zapytać o jedną sprawę, bo jakoś w działaniach polskiej dyplomacji brakuje mi większej stanowczości wobec strony ukraińskiej. Mówię tutaj chociażby o upamiętnieniu walki narodowo-wyzwoleńczej w więzieniu Nałąckiego, gdzie widnieje tablica, że w latach 1918-39 Lwów był pod okupacją polską. Czy takie stwierdzenia winny być w jakiś sposób prostowane przez państwo polskie? Być może powinna być jakaś komórka, która takie zakłamania historyczne prostuje na arenie międzynarodowej? Tak, tych zakłamań jest mnóstwo. One dotyczą roli Polaków podczas II wojny światowej.
one dotyczą trudnych relacji polsko-ukraińskich, polsko-niemieckich, trudnych relacji z Litwą, z Ukrainą, z Białorusią. Te rzeczy muszą zostać wyjaśnione, wyprostowane przez nami. Wiele lat zaniedbań w wielu kwestiach. Polska musi mówić i wszyscy jej przedstawiciele w tej sprawie jednym stanowczym głosem bronić interesów państwa polskiego, bronić prawdziwej, nie zakłamanej, ale prawdziwej historii. Cały świat musi dowiedzieć się o roli Polaków w tych wszystkich ważnych wydarzeniach, które kształtowały nie tylko wolność naszego kraju, ale Europy i świata. Pani prezesie, nie codziennie mam takie szczęście i taki zaszczyt, żeby rozmawiać z samym prezesem instytucji, która dba o pamięć narodową, a ponieważ w moim spektrum zainteresowań są Kresy i Lwów, chciałem panu prezesowi przypomnieć historię lotników lwowskich pochowanych na cmentarzu janowskim we Lwowie. Są ludzie we Lwowie, którzy chcieliby podjąć renowację, natomiast nie ma żadnej dokumentacji. Przypomnę, że tam były krzyże z takimi pięknymi śmigłami, które zostały skradzione. I druga sprawa, Orlęta lwowskie pochowane na cmentarzu janowskim. Ja chciałbym tutaj złożyć monit na ręce prezesa, żeby być może coś w tej sprawie zrobić. Dziękuję bardzo za przypomnienie tej sprawy. W Instytucie Pamięci są ludzie, którzy dokumentują historię właśnie tego cmentarza. Oczywiście to cmentarz, na którym spoczywa wielu wybitnych naszych planach. Jest takie duże przedsięwzięcie właśnie, żeby pokazać te wszystkie cmentarze kresowe na ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej w internecie, ale też po zmianie ustawy w połowie ubiegłego roku również mamy możliwość i zrobimy wszystko, żeby takie miejsca nie niszczały, ale zostały odpowiednio dzisiaj potraktowane. Jeżeli trzeba, to wyremontowane. Dziękuję za tę informację. Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta zma, że nie złoży nikt ich w całość, że nie wytrze z wrażych łap, polski żołnierz w obcej stronie na Europy krańcu gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką wieść. Póki Polska... Dzisiejszy program realizowali Teresa Zbigniew Pakusz, Artem Gołubenko, Ewa Karlik, Piotr Sobota, Karina Wysoczyńska, Artur Żak, Maria i Konstanty Pysz, Sylwia Pysz, Andrzej i Anna Gołubenko, Wasyl Czuczman, Weronika Bereza, Zofia Zaniczkowska, no i ja, Julia Wliczko, która wciąż wszystko pląta, a osobliwie Andrzej i Anny Gazołyszyn.